Hej, hej. Słuchajcie, nie spodziewałem się. Jestem na wycieczce we Wrocławiu. Tak. I trafiłem na giełdę staroci. Powiem wam, że może duża, nieduża, ale bogata. Zerknijcie. Co ciekawego można tutaj znaleźć? Mnóstwo resoraków. Do wyboru, do koloru. Głowa boli. Super. Tutaj mamy biżuterię, mnóstwo biżuterii. Mnie tak bardzo nie kręci. Szkliwa. Kryształy. Dzbanki. O, jakie fajne. Tam książki. Jakieś starsze materiały piśmienicze, drukarskie, książki, zdjęcia. Mało mam czasu, bo muszę pędzić jeszcze do zoo, do oceanarium. A taki szybki pokaz wam zrobię. O, tramwaj przyjechał. Dla mnie to dziwne, bo w Kielcach tramwajów nie ma. Takie piękne kieliszki, talerze ozdobne. Super. Gadaj. A później nie kupisz taki. Kator. O, jaki ładny kocur. O, łyżeczki, byłoby w czym grzebać. Przecież to nie mój temat. Pozdro czarna Y. Byście tu coś sobie wybrali. A tu patrzcie, ile młynków. Ile to kilogramów kawy musiało przemielić. Jadno siądzę. Cuda. Słuchajcie, złośliwość rzeczy martwych. Włączyłem pauzę. Myślałem, że nagrywam. Chodziłem przez 10 minut po tej giełdzie. Gadałem do was, ale się nic nie nagrało. Ale nic straconego. Tutaj zaraz gdzieś wam wkleję terminarz giełdy. Jeszcze przez 3 dni będą stali. I powiem wam, każda giełda jest inna. Ja znam giełdę w Kielcach, w Tarnobrzegu. Znam giełdę w Ostrowcu. W Gieście Gwiazd, w Starachowicach, ale każda giełda jest inna i tu też jest inna. Mnóstwo mosiądzu, szkieł i to nie byle jakiego PRL-u, tylko konkretnych rzeczy. Łyżeczek było dużo, tak żeby mogła sobie czarna z Gregiem pogrzebać, coś fajnego znaleźć. Mówię wam, warto zajrzeć, ceny naprawdę dobre. Takie fajne owocarki, gdzie w internetach są po 200 zł, tu są po 80, po 100 zł. Zapraszam was wszystkich. Szkoda, że się nie nagrało, ale nic straconego. Hej, pozdrawiam was wszystkich z Wrocławia.